Inspektor Gadżet. Pora na start. Wujku Gadżet! Pójdziemy na tę karuzelę? Przepraszam, Penny. Mam zawroty głowy. Panie i panowie, obiecuję wam niezapomniane przeżycia. To jest niesamowity gadżet. Chodź tutaj, waszych marzeń. Wujku, słyszałeś? Ten człowiek przed chwilą cię wołał. Człowiek mnie wołał? To jest szefku? Jestem do dyspozycji, szefie. Przepraszam pana, ale muszę usiąść. Już mi lepiej. Satelita komunikacyjny został uszkodzony. Siły zła zamierzają dokonać sabotażu na statku naprawczym. Powstrzymać sabotażystów. Rozkaz ulegnie samozniszczeniu. Hej, hej! Proszę się nie martwić. Gdy inspektor Gadżet jest w akcji, wszystko jest pod ścisłą kontrolą. Pojedziesz za wujkiem? Gadżet znów zamierza pokrzyżować moje plany. Od chwili, gdy przejmiemy satelitę, tylko od nas będzie zależało, co usłyszą wszyscy ludzie na świecie. I na pewno będą to same złe rzeczy. Melduj. Wszystko jest przygotowane. Tylko gadżet może mi przeszkodzić w starcie. Ale ja już wiem, jak go załatwić. To załatw go raz na zawsze. Rozpoczynamy próbę startu. Odliczanie odbędzie się za 2 minuty. Pam, param, param, pam, 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 pam. Nie pamiętam już, kiedy ostatni raz miałem do czynienia z sabotażem. Została 1 minuta. O nie, już rozpoczęli odliczanie. Muszę coś zrobić. Dalej, dalej, samochodzie gadżeta! Ogłaszam alarm! Intruz na terenie! Aha, więc sabotażystów jest kilku. Teraz żarty się już skończyły. To ich zatrzyma. Ojej! To przecież gaz rozweselający. A gdzie pociski klejowe? Trzy do zera dla gadżeta. Zatrzymać psa! Odwołać start! Hej, wy tam! Odwołać start! Odwołać start! Odwołać start! Co tu się właściwie dzieje? Co tu się dzieje? A to! Ha, 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 ha. Odwołać start!
Odwołać start! Hej, o czym pan mówi? O sabotażu. Niech pan odwoła start. Ależ to absolutnie niemożliwe. Pan to licha. Dalej, dalej, płaszczu gadżeta. Dalej, dalej, ręce gadżeta. Skręciłem kostkę. Mówiłem panu, że to sabotaż. Trzeba odwołać start. Ale to jeszcze nie start. Robiliśmy tylko próbę. Świetnie. To mi daje czas na przeprowadzenie śledztwa. Obawiam się, że tym razem jeszcze nie polecisz. Pech. Tak, Łebku, to robota sił zła. Nie spuszczaj oka z wujka. Przyjadę tam jak najszybciej. Wszystko przebiega zgodnie z planem. Z lotem misji. Doskonale. A co z gadżetem? Właśnie na niego czekam. Aha! Znalazłem cię! Cii, lepiej nic nie mów. Agenci Klaufa mogą być wszędzie. Na przykład mogą siedzieć w tej... O! Szafce. Oła! To może być ślad. Pudełko na śniadanie. Mógł je zostawić sabotażysta. To jest moje śniadanie. Możesz być pewny, kolego, że gdy inspektor Gadżet jest w akcji, nie musisz się niczego bać. Ale to są naprawdę kanapki. Żeby skutecznie działać, sam musisz stać się astronautą. Najlepiej wczujesz się w tę rolę, gdy będziesz robił dokładnie to, co ja. To znaczy co? Tu odbędzie się nasz pierwszy test. Cóż to jest? Nazywamy to wirówką. Jest elementem treningu. Wsiadaj! Nie bardzo wiem, jak to działa. Czy to fotel obrotowy? Życzę miłej podróży. Moja siostrzenica byłaby zachwycona. Pa, pa, gadżet. A może jeszcze przyspieszymy? Ale fajnie! Fajnie? Ciekawe, co teraz powiesz. Hurra! Zatrzymać to! Chyba zwalniamy. Naprawdę? Świetna zabawa, może to powtórzymy? Tu jest pokój antygrawitacyjny. To będzie fajne. Tak, z pewnością. Wypompujemy całe powietrze, więc będzie tak jak w kosmosie. A teraz włożymy hełm. Zawsze o tym marzyłem. A ja zawsze marzyłem o tym. Zobaczysz, że z wrażenia aż cię zatka. Ale tu ciężko oddychać. Brak mi powietrza. Powietrza. Duszę się.
Kombinezon jest popsuty. Muszę odnaleźć astronautę. Trzeba go ostrzec. Co się stało, Sam? Inspektor Gadżet nudzi się. Kazał sprawdzać dosłownie wszystko. Naprawdę? Wydaje mi się, że wszystko jest w porządku. Dzięki. Mało brakowało. Dobrze, że nic ci nie jest. Sabotażysta wciąż gdzieś tu krąży. Przeciął mój przewód z tlenem. Jak się uratowałeś? Nie mówmy teraz o tym. Czas na następną lekcję. Oczywiście. Czeka cię przejażdżka pojazdem rakietowym. Chętnie spróbuję. Oto twój hełm. Zapewnia bezpieczeństwo. Ty też jedziesz? Tak. Trening czyni mistrza. Mój plan też jest mistrzowski. Gotowy? Gotowy! Dlaczego nie włożył hełmu? Czy z rakietą jest wszystko w porządku? Wszystkie systemy działają. Uwaga, załoga! Start nastąpi za 10 minut. Muszę się przygotować. Nie, nie! To niemożliwe! Zostaw mnie w spokoju! Wygląda na to, że wreszcie spotkał sabotażystę. Dalej, dalej, wrotki gadżeta! Zaczekaj! Zaczekaj! Do tej pory ci się udawało. Zobaczymy, czy i teraz dasz sobie radę. Zamknięte. Ała! Hej, kto to rzuca kamieniami? Au! To wygląda na miotacz meteorytów. Dalej, dalej, płaszczu gadżeta! O nie! Więc sabotażysta nie daje za wygraną. Może, gdy zobaczy w rakiecie nowego pilota, to wtedy się ujawni, a tym nowym pilotem mógłbym być ja. Melduj! Gadżet mi wszystko popsuł. Teraz chcę wsiąść do rakiety. Co? Więc musimy zmienić plany. Taka okazja, żeby unieszkodliwić gadżeta, nieprędko się zdarzy. Jasne? Dlaczego astronauta nie przygotowuje się do startu? Co to? Przecież to bomba! Ha 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 ha!
Zawsze marzyłem o wysłaniu gadżeta w kosmos. Mam nadzieję, że już nigdy stamtąd nie wróci. Start nastąpi za 1 minutę. Panie Quimby, znaleźliśmy sabotażystę. Czekamy. Ała! Jeśli z tego wyjdziesz, gadżet, sam się zgłoszę na policję. Gdzie jest wujek gadżet? Łap, łap. W rakiecie? Łebku, nie dopuść do jej startu. Łap, łap. Ja muszę rozbroić bombę. Wszystkie systemy sprawdzone. Start nastąpi za 30 sekund. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19. Hej! Nie wolno tego robić! Oddaj to natychmiast! Żółty przewód. Ale gdzie on jest? Coś się stało. Przestali odliczać? Może znaleźli bombę? Nic nie szkodzi. Zajmę się tym osobiście. Szalejocie, przygotuj rakiety. Jest żółty przewód. Udało się! Stój! Stój! Wstrzymać start! I złapać intruza! To jakiś głupi psiak! Może w końcu coś się wydarzy. Uwaga, załoga! Start nastąpi za 15 sekund. Wznawiamy odliczanie. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... Co to? Co się stało? Przygotuj więcej rakiet. Muszę przyznać, że okropnie tu nudno. O nie! To gliny! Do diabła! Pan Quimby! Gdzie jest gadżet? Sabotażysta nie przyszedł. Muszę wymyślić coś innego. Spójrzcie, cały i zdrowy! A, tam do licha! Jak dotąd? Czemu tu nie ma windy? Dalej, dalej, parasolu gadżeta! Wujku, nic ci się nie stało? Mnie nikt nie pyta. W porządku, gadżet? Dziękuję, szefie. Tylko nie wiem, co z sabotażystą. Jedyne, co znalazłem, to pudełko na kanapki. To ja jestem sabotażystą! Aresztujcie mnie! I trzymajcie mnie z dala od tego wariata! No tak, to jest twoje pudełko! Szefie, od początku byłem pewien, że to będzie właściwy trop. Dobra robota, gadżet. Dzięki, szefie. Gadżet znowu wygrał. Nie cierpię przegrywać. Co to za zapach, wujku? To
To tak zwane śniadanie. Ostatnio sporo dowiedziałem się o odżywianiu. Astronauci mówią, że śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dnia. Koniecznie trzeba je jadać, żeby być silnym i zdrowym. Powinno być bogate w witaminy i różne mikroelementy. O nie, grejpfrut się przypalił. Wersja polska Masterfilm. Reżyser Miriam Aleksandrowicz. Dialogi Elżbieta Łopatniukowa. Dźwięk Ewa Kwapińska. Montaż Krzysztof Podolski. Kierownik produkcji Agnieszka Wiśniowska. Wystąpili Inspektor Gadżet Jarosław Domni, Penę Krystyna Kozanecka, Doktor Klauf Jerzy Słonka, Quimby Jacek Czyż i inni. Nie wiem, jak ci się to udało, Gadżet, naprawdę. Następnym razem na pewno cię dopadnę.